Berek, dzień dobry. Witam się z wami bardzo, bardzo gorąco i serdecznie. Czekajcie, ustawię jakoś wam tę kamerkę, żeby wszystko było cacy. Jest Oliwcia w tle. Słuchajcie, tak sobie pomyślałam, bo pisałam do was na Insta, znaczy nagrywałam wam się na Insta Story oraz pisałam coś tam na Instagramie i wklejałam wam zdjęcia z rzeczami, które zakupiłam, świeżutko co. No i w sumie jest duże zainteresowanie, sporo z was, bo kilka naraz, zaczęło się pytać, co to, po ile, czy pokażę słocze i tak dalej. I uznałam, że to będzie super opcja i super okazja do tego, żeby nagrać wam taki filmik, więc uznałam, że nagram wam takiego spontanicznego vloga. Wy lubicie takie vlogi domowe, gadane, więc w tym vlogu, nawet jeżeli będzie krótki, po prostu pokażę wam, co ostatnio zakupiłam z takich nowszych rzeczy. Co prawda nie wszystko pamiętam, co wam pokazywałam, naprawdę nie wszystko. Wydaje mi się, że tego nie pokazywałam i jeszcze jednej rzeczy nie pokazywałam, tylko gdzie ją mam? Dobra, mam, tu jest. To pokażę wam w takim razie wszystkie rzeczy jeszcze raz, które zakupiłam, pokażę wam w środku. Natomiast w drugiej może części, czy może też w tym filmiku, zrobię wam na przykład swatche. Tylko tak się zastanawiam, czy to robić wszystko tak na raz. Wolałabym skupić się na filmiku, ale one byłyby za krótkie. Dobra, pokażę wam swatche, po kilka swatchów z każdej z paletek, żebyście miały obraz, jak to wygląda. Przygotuję sobie od razu płatki albo w sumie chusteczki mokre. O, czekajcie, bo mam tutaj, tu gdzieś mam, bo noszę przy sobie non-stop w tej mojej torbie, którą już muszę wyprać, bo jest po prostu taka upierdzielona, że masakra. No i dobrze, więc z rzeczy takich najnowszych, które zakupiłam, to jest tak, I Heart Revolution, to jest ta seria tych fixów, chciałam być tych mgiełek do twarzy, nie, to nie są mgiełki, to są fixing spraye, makeup fixing spray. Ja wybrałam Vanilla and Coconut. Ja ostatnio wam wklejałam zdjęcie, słuchajcie, na Instastory i na Instagrama również chyba, ale chyba na Instastory. Jakie są opcje tych mgiełek? Ich chyba było albo 4, albo 5. Nie mogę sobie przypomnieć jeszcze, na pewno też było albo chyba guava, albo pomegranat, nie pamiętam. I to chyba był różowy. Była zielona herbata. I był chyba ogórek. I właśnie to. No to nie wiem ile, 4 czy 5 naliczyłam, nie wiem. Ale ogórek coś nie bardzo do mnie przemawiał, aczkolwiek tak jak mówię, na początku bardzo byłam na niego nastawiona. A tutaj mamy, tu mamy vanilla i kokonat. Bardzo takie, może nie do końca, no słuchajcie, taką porę roku. Ale spoko. Wzięłam tą tylko dlatego, że nie podobało mi się nic, co tam zostało. Dobrze. No, także taka rzecz, 6 funtów, to jest rzecz pierwsza. Rzecz kolejna z Revolution, mamy Makeup Revolution London Sofix. Nie pamiętam, jak się ta dziewczyna nazywa, bo generalnie ja nie śledzę brytyjskiego YouTube'a, ale jest to youtuberka z brytyjskiego YouTube'a. Wykonuje makijaże, vlogi, różne rzeczy, ale jest też ambasadorką przede wszystkim właśnie marki Revolution. Także bodajże są to już jest chyba druga jej paletka i to jest Extra Spice, a poprzednia nie pamiętam, jak się nazywała, ale również macie u mnie wpisy i posty na Instastory. Paletka wygląda tak, była tutaj zapakowana w folię, jak widzicie, jest lustrzana, jest dość porządnie wykonana, naprawdę jest dość porządna. Fajnie, ciekawie wykonana, tutaj wszystko się świeci, generalnie można nawet prawie, że tego użyć jako lusterko, jak widzicie, tutaj się wszystko odbija. Kolorki, lusterko duże, znowu taki minus, że jak najbardziej lubię paletkę maksineczki z tego względu, że właśnie te lusterko możemy sobie wygiąć na drugą stronę i fajnie operować paletką. Tutaj niestety mamy to trochę utrudnione, tak wam pokażę. O, tak wygląda ta paletka, to jest, tak jak mówię, wersja Extra Spice. I to są takie fajne, ciepłe, też i chłodne kolory, ale większość ciepłych. Biały kotek przyszedł zjeść. Jakby przyszedł, to bym wam pokazała. Także za chwilkę sobie posłoczujemy. Wybiorę kilka tutaj cieni i wam pokażę. Mamy tutaj maty, mamy też takie połyskujące, perłowe. No
I to tyle. Także taki fajny miks. Jest tutaj jeden cudowny cień, który mi się mega podobna mi się ten cień. Super. Rzecz kolejna. Aha, i ta paletka kosztowała 10 funtów. Kolejna rzecz, która jako pierwsza przykuła moją uwagę. Nie muszę mówić, słuchajcie, ja już mam paletkę z Moi w bardzo podobnych kolorkach i ja ją uwielbiam. A tu mam następną, jest to Cosmic Vixen. Tamta była Fire Vixen, chyba nawet, o ile się nie mylę. I tu mamy takie kolory. Czyż nie są przepiękne? Powiem Wam, że te fiolety i te róże to jest po prostu coś fantastycznego. Pomieszane z ciepłymi beżami, brązami. I widzę tutaj z takimi, to są chyba, jak się to mówi? O, czekajcie, bo mam telefon. Oki, doki, 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 jestem z powrotem, miałam telefon, przepraszam. Co ja mówiłam? Zapomniałam. A, już chyba wiem, mówiłam chyba o tej paletce. To jest właśnie druga z paletek, jaką zakupiłam. Kolorki właśnie są takie przepiękne. Za chwilkę sobie posoczujemy, bo ja już nie mogę się doczekać, żeby tutaj zanurzyć paluchy. Więc to jest rzecz numer dwa. Paletka numer trzy, słuchajcie, którą którą zakupiłam na weekendzie, tak chciałam powiedzieć. Love You So Much, jest to z paletka z NYXa. I mamy tutaj przepiękne, natomiast praktycznie same perłowe takie. To się chyba mówi perłowe. Nie wiem, no chyba perłowe takie cienie. Nie, już chciałabym zamoczyć paluchy. Za chwilę to uczynimy. Także to jest paletka numer 3, jaką sama zakupiłam. I paletka numer 4. Jest to te cudeńko w przepięknym kolorze. I Heart Revolution Violet i jest to taka piękna paleta. To jest paletka, którą dostałam, bo nie zdążyłam sobie jej zakupić. Natomiast zakupiłabym ją, tylko nie zdążyłam. Tak wygląda. Fioletowa czekoladka. Jedyne, czego brakuje mi w tej paletce, to zapachu czekolady. Tu akurat tej czekolady nie wyczuwam. I kolory są takie. Nie chcę razić Was usterkiem. Także mniej więcej coś jakby widzicie w ten desenie. Mniej więcej oczywiście. Można tu się doszukać podobieństw w tych różach, fioletach, w brązach. Także coś takiego i za chwilkę też sobie posłoczujemy. Także nie wiem, ale chyba zrobię coś takiego, że najpierw posłoczuję Wam dwie paletki, bo czterech nie zmieszczę w jednym tytule, a chodzi mi o to, żebyście wiedziały, czego po prostu jest jakby przegląd, a w drugiej jakby części, w drugiej części zrobię, podzielę to na dwie części, w tej drugiej części posłoczujemy sobie i powiemy o paletkach dwóch pozostałych. Więc czy to są wszystkie rzeczy? Nie, to nie są wszystkie rzeczy. Nie. Jeszcze zakupiłam taką rzecz. Słuchajcie, wyszła jakaś taka. Ja to gdzieś widziałam na Instagramie wczoraj, że wyszła taka kolekcja z L'Oreal, która się nazywa Les Chocolats Ultra Matte Liquid Lipstick. Tak to wygląda. One wszystkie wyglądają identycznie, mają identyczne nakrętki. Nie różnią się chyba, nie wiem, czy te zakrętki się różniły kolorami, już nie pamiętam. Chyba tak. Chyba tak. I zakrętki chyba są różne, ale nie oddają tego koloru, co jest raczej w środku. Jak widzimy, ja wybrałam sobie ten. No i właśnie, już chciałam Wam. Ale pięknie. Ale czekoladowo pachnie! A co tego nie widziałam? Minus w sklepie taki, że. Oli macha. Minus taki w sklepie czekoladą pachnie. Minus taki, słuchajcie, że w ogóle nie było testerów. W ogóle ani jednego koloru. Ktoś po prostu tam, wiecie, one są tutaj posklejane. Ja już Wam pokażę, bo ja tu też przed chwilką odklejałam. W ten sposób mają taką naklejkę. O, tak to wygląda. Ja teraz właśnie sobie zdjęłam przed sekundą. I ktoś po prostu podarł jakby tą naklejkę z wierzchu i po prostu one były niektóre tutaj, wiecie, urwane z tą naklejką, więc na zdrówko. Więc dwa kolorki sobie sprawdziłam i to był właśnie, ich jest chyba w ogóle z 8 albo z 6, nie pamiętam, w kolorach. Chodź, zobacz jak pachnie. Ja wybrałam 842 i to jest Candyman. Candyman. Patrz jak pachnie. Jak fudge cake, jak się nazywa to ciasto? Cupcake. Fudge cake. O mamo, ale normalnie, ale daje czekoladą. Ciekawa jestem, czy wszystkie, bo nie czułam. I jeszcze druga, co mi się podobała, to zapomniałam, jak się nazywała, jaki miał tytuł, chciałam być. Zapomniałam, ale coś Off My Chalk, czy coś takiego. Już nie pamiętam, ale była bardziej uderzała w takie nudziakowe tony. To znaczy, cała seria jest nudziakowa, ale ta wbija w róż, a tamta była taka w brąz. Była taka torba i w tej torbie miałam kostium do pływania. Pralce.
No, także tak by to wyglądało. Zacznę może właśnie od, słuchajcie, a dzisiaj na ustach właśnie, bo też pytałyście po nagrywkach na Insta Story, chociaż ja rano mówiłam, dzisiaj na ustach gościł właśnie u mnie ten kolorek, to jest Lip Lover od Lancôme 314. Taki produkt gości na moich ustach, ale i tak za chwilkę będę chciała zmazać, bo będę chciała przetestować to cudeńko. Zobaczymy, jak się będzie trzymać. I co? I pokażę Wam najpierw swatch. Zeswatchuję Wam ten produkt. Sama jestem mega ciekawa. Aplikuje się fajnie, gąbeczka jest super. Nie wiem, czy dobry kolor wybrałam. Chyba mogłam wziąć tamten, słuchajcie. Ale pachnie. Wybrałam taki i nie wiem, czy to był dobry. Nie wiem, czy to było dobre posunięcie. A się tak wahałam między tym a tym takim czekoladowym bardziej. No zaraz zobaczymy. Aż muszę nałożyć, bo się teraz stresuję. Kurde. Nie wiem. Słuchajcie, chyba za taki. Ojojoj. Nie wiem, czy to był dobry wybór. Ale pachnie czekoladą. Pachnie czekoladą super. Nie wiem. Nie wiem, czy wzięłam dobry. Słuchajcie, taki. Nie do końca się z nim czuję. No nie, no może użyję. Może będę używać. Ale chyba w sobotę kupię tamten. Kupię chyba tamten, bo jestem tamtego ciekawa. Nie wiem, dlaczego ten kupiłam. No chciałam bardziej w różowy, no to sobie wzięłam różowy. Nie wiem, dajcie mi znać, co myślicie, ale wydaje mi się, że mogłam jednak pójść w taki, wiecie co, w taki. Taki bardziej brązowo-brudny różowy, nie w taki jasny. Taki, znaczy, nie wiem, jak mam nazwać nawet ten kolor. Taki różowy, ale taki dziwny różowy. Nie do końca mi się on podoba. Mam wrażenie, że tak jakoś, jak jakiś trup wyglądam. Nie wiem. Dajcie mi znać, lećmy dalej. Czuję, jak zasycha. Od jakiej paletki zaczniemy? Może sobie podzielmy. Tu będzie NYX Revolution, czyli to zrobimy Revolution i Revolution, a tu zrobimy Moi i NYX. Także zrobimy sobie teraz test pierwszej paletki, która pierwsza do mnie dotarła i to była paletka, znaczy jako druga w sumie, ale dobra. Paletka I Heart Revolution Violet. I mamy tutaj takie piękne kolorki, to już Wam pokazywałam. Przed chwilą o takie. No i zrobimy sobie swatche pierwsze, lepsze jakichś tam kolorków. Ja sobie tu przygotuję. O, tu mam chusteczkę. Okej. Okay. Weźmy sobie, dajmy na to tak. Najpierw ten bazowy jasny, najjaśniejszy. Super jest, jest ekstra. Już Wam pokażę. Jest fajny pigment. Naprawdę się dzieje. Wiecie co? Czekajcie, wezmę sobie papier. Okej, okay, mamy tutaj ten najjaśniejszy. W sumie mogłabym Wam jakoś tu swatchować, ale tu mam tatuaż. Teraz weźmy sobie ten taki Conjure, czy jak on tam się zwie. Widzę, że on będzie beżowym cieniem fajnym na załamanie powieki. To jest ten drugi, widać tutaj. Widać go. Teraz weźmy sobie Idolize, czy coś takiego. I to jest ten brązik, słuchajcie, obok tego cienia. Coś takiego, dobra, fajny, podoba mi się ten cień, bardzo fajny. Teraz ametyst, ametyst i jest to ten taki foliowy, czy jak to się zwie. Uhuhu, taki, Coś takiego. To weźmy sobie teraz wine. Wygląda on bardzo ładnie. Podoba mi się też bardzo, bardzo, bardzo. Wycieram palucha. Tak to wygląda. Teraz weźmy sobie może Cultivate. I to jest też taki trochę perłowy. Nie jest taki foliowy, ale ładny. Ale ładniutki. Ładniutki, ładniutki. Zobaczcie. Piękny, piękny. Teraz może Nie wiem, jak się to czyta. Pisze się Violaceous. Cokolwiek to znaczy. To już wychodzi taki jakby duochrom i jest on bardzo, słuchajcie, bardzo podobny do maksineczkowego. Bardzo, bardzo. Czekajcie, aż muszę sprawdzić. Mam tutaj maksineczkę przy sobie. Zobaczcie, tylko maksineczki przenosi się, transferuje się bardzo, 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 bardzo źle. Różnią się, minimalnie się różnią. Jakiś kot mi drapie, ale zobaczcie. Widzicie? Tak mniej więcej, wiecie o co mi chodzi. Ten się może bardziej mieni na niebiesko, ten mniej, ale ten za to się świetnie transferuje. Zobaczcie, to był ten z tej paletki Revolution, a to tak z ciekawości Wam pokażę.
Nic się nie transferuje, że tak powiem. Możemy uzyskać mniej więcej coś podobnego, jakby ktoś chciał przy użyciu tej paletki Revolution. Teraz przejdźmy może do tego Praise się pisze i też mi się on bardzo podoba, pomimo iż jest taki mega ciemny, do przydymienia już totalnego, zobaczcie, ale też zarówno jest taki lekko, lekciutko mieniący się i ma takie bardzo delikatne drobineczki różowe, co wydaje mi się, że nie jest tutaj widoczne. Teraz przejdźmy do trzeciego rzędu, mamy Desired. Bardzo, bardzo też ładny fiolet, ale taki ciemny, więc to zrobię w drugim rządku. Ale już widzicie, niby ciemny, a transfer jest taki minimalnie uciążliwy, jeżeli chodzi o przeniesienie tego cienia z palca na dłoń. Bo zobaczcie, wychodzi on taki jaśniejszy, taki, no ciężej go przenieść. Carfew. Nie wiem, te nazwy są trochę dziwne. Podobny do tego fioletu poprzedniego. I tu już mamy podobną sytuację. Nie wygląda on na taki w paletce, zaraz wam pokażę. I to już jest bardzo podobna sprawa do. To jest cień ten, a na dłoni przypomina nam, już się mieni. On się mieni, słuchajcie, ja wiem, że tego może nie być tu widać. Zaufajcie mi, że on się mieni troszeczkę na niebiesko, odbija się i na różowo. Więc to może być już taki mini zastępnik, zastępnik. Mini zastępca ten i ten maksineczkowego Orchid. Także tak, Mulberry, super ekstra, bardzo mi się podoba ten cień i zobaczymy jak tutaj na dłoni. Ja miałam już raz użytą tą paletkę, nie pamiętam których cieni używałam, ale podobał mi się mój makijaż. Tak to wygląda, to jest ten cień. No i teraz zróbmy sobie jeszcze tego różu, czyli to jest Forsaken i to jest taki różowy. I to jest taki piękny cień. I ostatni cień to jest Expedite czy Expedite, nie wiem. Powiem wam, że ten dolny rządek, nie wiem czemu, ale jest taki ciężko transferowy. Wiecie o co mi chodzi? Bardzo ciężko przetransferować z palca na ten pigment. Jest taki cięższy. Jeszcze na palec nabiera się ok, ale tu po przeniesieniu jest tak minimalnie, czyli taki jest średni. Czekajcie, co ja chciałam? Wodę micelarną chciałam. Tak wygląda. Tak wygląda mniej więcej palecia z iHeart Revolution. Tak ona wygląda. Mam nadzieję, że Wam się podoba. A ja chyba teraz, korzystając z okazji, że nagrałam Wam to na vlogu, to przekieruję się szybciutko do Instastory i pokażę też to na Instastory, a potem przejdziemy do kolejnej paletki, żebym nie musiała robić tego po prostu podwójnie.